Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sony 4, epizod pierwszy, na początek ma synchronizacja. Lewo, prawo. Spoko, i dzisiaj będziemy robić Skyforter Zone, tylko Skyforter Zone. Czemu? Ponieważ w tym odcinku się wszystko wyjaśni, czy będą musiał wklejać szmaragdy chaosu, czy nie, bo jak widzicie mamy trzy. I tu też mamy trzy akty. Więc ten odcinek na wszystkim zaważy. Ale cóż, lecimy. Ponagrywam sobie ogólnie tak swoje troszeczkę na zapas, bo zaraz po tym będę sobie jeszcze nagrywał Spyro 2, bo akurat no chory jestem. Ale nie na głowę, no na głowę to już jestem od dawna chory. Jest taka mała kascinka, Eggman sobie ucieka, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, nie wiadomo dlaczego. Ale boss akurat w tym zonie jest jeden z tych trudniejszych. I ogólnie nie wiem dlaczego, ale Sonika u mnie dawno nie było. Pomidor już skończył Sonika 2. Skończył... zaczął Sonika 3. A u mnie jakoś tak ten Sonic 4 epizod 2 się nie pojawił. Więc pozostały nam i tak już dwa odcinki w takim razie. No i cóż, no jeżeli to będę, to postaram się nawet zrobić jeszcze w tym odcinku całą grę. Ale jeżeli ich nie zdobędę, to po prostu je wkleję. Gameplay. No ale no jest bardzo podobny ten poziom do Wing Fortress, Sky Chase z Sonika... Sonika 2. O czym też napisałem Pomidorowi pod jego let's playem, bo on tam powiedział, że chyba w Soniku 3... Co? W Soniku 4 epizod... Pierwszy, tak. Ale tu jest też inna mechanika, że możemy rushować tornado. No i to jest to też działa jako drugi gracz, ponieważ możemy... Ponieważ w trybie bodajże dwuosobowym... Nie wiem właściwie jak to działa. No ale w każdym bądź razie... Łoszty. Ale w każdym razie też nam daje dodatkowe punkty. Więc nie trzeba narzekać. Sekcja szybkościowa, jak w Soniku 06. Nie, że hejtuję, tylko dosłownie jak w Soniku 06. Więc te żółte, nie wiem, skrzynie, jakie przed chwilą spotkaliśmy, można tylko i wyłącznie rozwalić poprzez takie właśnie... po prostu się wchrzanianie w nie. A nie tak, że po prostu będziecie sobie, bo was to zgniecie. Tylko dosłownie musicie to wejść tą szarżą. I wtedy dopiero tam się odblokuje przejście i będziecie żyli. Sobie pięknie, ładnie. Jak chcę życie? Jeszcze dwa pierścionki. Oh shit. Tada. Tak, jak, jeżeli nie zgadliście, to tak. Bossem w tym zonie będzie Metal Sonic w tym cholerstwie. Ale dobra, checkpoint. W ogóle często są tutaj dość checkpointy usadzone. Nie tak często jak ja bym chciał, ale... No dość często są usadowione. Pixel 2015. Tu... Tak, się zastanawiam, czy twórcy nie czerpali... że nie inspirowali się... The Doomsday Zone z Sonika 3... Knuckles, bo... Tam też omijaliśmy rakiety. Więc... Można by powiedzieć, że się inspirowali. Tylko, że taka jest różnica, że tam to była finałowa walka, a tutaj... Jest... Jeszcze jeden zone. Ale tak, musimy na chwilę Tessa zostawić. I on pójdzie na nas, przybiegnie. O właśnie, to jest znika z ekranu i wtedy jesteśmy sami. Jak za starych dobrych czasów Sonika 1. Nie, fuck, no i właśnie z takie są problemy tego. Kuźwa. Nienawidzę autoscrolla, okej? Więc już wiem, że chyba jednak będę musiał wkleić te special stage, bo to już chyba jest końcówka poziomu.
No czemu ten homing attack nie chce działać? Tails. Tails. Nie! No nie! Nienawidzę tego poziomu. Okej, okay, nie cierpię go po prostu. Szkoda, że nie da się go w żaden sposób pominąć. Jakby to był Super Sonic, to myk! I już bym to... Już bym nie miał żadnych problemów z tym poziomem. A tak to muszę się z tym chrzanić. Okej, okay, trzeba być tu po prostu szybki. Okej, okay, i myk! Rychło w czas to jest, po prostu rychło w czas. Jak przez ciebie nie zdobędę jeszcze 50 pierścieni, to masz tak w łeb. Ale właściwie nie pamiętam, czy poziom się tak samo kończy jak na przykład Sky Chase. Że po prostu wlatujemy sobie tak z dupy poza ekran i koniec poziomu. Bo nie pamiętam, bo dość... No i przyznam, że dawno grałem. Sonika 4 epizod drugi. Niezbyt mam jakiś powód, by w to znowu ograć. Jakoś mi się nie chce, nie miałem czasu czy coś. Nie miałem chęci czasu. Najlepsze jest to, że też jest niezniszczalny w tych... W tornado. To jest niezniszczalny w tornado i może po prostu tak... Można z nim po prostu tak wlecieć w przeciwnika i myk. I zabiliśmy go. Oh shit. Ale się udało. Daj nam spokój, metal. Dlaczego mówię na Metal Sonica czasami metal? Ponieważ... Sonic the Hedgehog oba. I ogólnie tu naprawili tą konspirację z Sky Chase. Czyli, że z tych wszystkich przeciwników nie wypadają fliki, które mogą spaść na ziemię i się zabić. Tylko po prostu wypadają z nich fliki ptaszki, które się unoszą cały czas, więc to jest bardzo dobre. I teraz się nie musimy bać o los biednych ptaszków, które mogą spaść. A więc jak wiecie, fliki sobie leci gdzieś tam. Mad skills. Daj nam spokój, metal. Żeby nie było, ja nie mam nic do muzyki metalowej. Muzyka metalowa jest jedną z moich ulubionych. No jak wiecie, jestem takim człowiekiem, że ja lubię wiele rodzajów muzyki. Okej, okay. I myk. Nie wiem, czy oni chcą, żebym zebrał te 50 pierścieni, czy coś, tak przedłużają. Choć w sumie. W sumie to bym podzielił. Taki żart matematyczny. Znowu cutscenka, czy już przejście do kolejnego poziomu? Cutscenka chyba. Ło, ho, ho! Ale przywalił. No cóż, no twarde lądowanie. A, czyli to się tak samo kończy jak Sky Chase, no dobra. Czyli innymi słowem po tym odcinku będzie jeszcze jeden odcinek z mojego przechodzenia Dead. Następnego zona już ostatniego w tej grze i po prostu... Będzie tam wklejone przechodzenie wszystkich special... Tych ostatnich special stage'y, dżów i tyle. Ale tak, to jest... Ten poziom jest ogólnie inspirowany... Wing Fortress z Sonica 2, znowu. Bo jak mówiłem, Sonic 4 to jest... parodiuje. Klasyczne części. Nie pod każdym względem, bo ma nowe mechaniki, jak na przykład ten homing attack.
Ale no zobaczcie, nawet przeciwnicy z Wing Fortress tutaj są. Bo to ja przepraszam bardzo, już nawet fangamy mają lepsze inspiracje. I myk. Tak, jestem... I tu jest kolejna nowa mechanika, czyli właściwie chodzenie po ścianach wzięte żywcem z Sonica Advance. Tak, akurat mówię o Sonicu Advance, bo to na serio jest wzięte z Sonica Advance i... Sonic Advance chyba będzie po Sonic Adventure 2? Albo coś w tym stylu? Nie wiem, już nie pamiętam tej mojej listy Soników. Jaką ja tam sobie zrobiłem. Żeby już uporządkować swoje let's playe. Dobra, ale w każdym razie te kury w dwójce strzały jajkami, jak się dowiedziałem. A tutaj strzałem już prawdziwymi nabojami, więc lol. Nagła taka zmiana? Czy ktoś coś im kazało zmienić? Tu. Ta muzyka jest epicka. Mówcie sobie co chcecie, ale ja sądzę, że ta muzyka jest epicka. Ogólnie Sonic 4 nie ma najgorszego soundtracka. Trzyma według mnie poziom starych gier. Więc nie wiem dlaczego niektórzy hejtują tak w cholerę Sonic. O nie. Pożegnajcie się z życiem. Myk. Dziękuję bardzo. Tyle pierścieni. Sądzę, że to jest mój błąd, ale... No cóż, człowiek uczy się na błędach. A jak się nie uczy, no to no cóż, no. Wow. Zawał. Właśnie miałem zawał. Myślałem, że otworzy kolce, to było chamskie. O nie! Dobra, to one będą otwierały, że tak powiem, ogień. No po prostu sobie nad nimi przeskoczymy. To się nazywa ludzie spryt. Ale w przeciwieństwie do dwójki, ten special stage ma... o kurde. Ten... nie! Nie! No nie, już nie zdobędę tych 50 pierścień, serio. Też w sumie. No nie, nie! To jest tak nie fair. Już myślałem, że będę i coś takiego mi się przytrafiło. Nie, to jest nie fair. To było nie fair bardzo. Nie, to było chamskie. No ja dziękuję bardzo, ale to było za chamskie. A i ogólnie po ukończeniu tego let's playa będzie... O, dawno spindasza nie używałem w tej grze. Będzie let's play z... gry Knuckles Chaotix. Pierwsza gra, w której Sonic praktycznie nie występuje. Ale opowiem dlaczego praktycznie, a nie w ogóle. Bo niektórzy mogliby powiedzieć, że w ogóle, a ja mówię, że praktycznie. Ale cóż. Dopiero o tym opowiem w Soniku... Knuckles Chaotix. Mój Soniku, bo też grałem często w... hack pod nazwą Sonic in Knuckles Chaotix. Albo Sonic Chaotix przez też niektóre nazwane. No i tak mi się zapamiętało ten Sonic Chaotix. Nie wiem po co to robię. Eee...
Aha, to jest alterna... Nie. Co kurwa? Bo... No i trzeba to było od razu wziąć. No i ogień mi nie straszny teraz. Tylko szkoda, że nie mam Super Sonika, bo wtedy ogień był mi nie straszny. O, Wham Speed. Nie, jak to było? Wham Speed to było w 3D, a D-Speed, o. Osiągnąłem D-Speed w Soniku 4. Sims Legend. Sekcje, w których można spaść. Nienawidzę ich. Bo one są tak frustrujące i tak takiego biednego człowieka wnerwiają, że ja nie mogę. Wyobrażam sobie, jak Robotnik musi tym... Eggman musi tym podróżować. Bo to jest dokładnie ta sama mechanika, co była użyta na Detect Zone w Soniku 3. I ja sobie jakoś próbuję wyobrażać, jak Eggman porusza się i w jednym, i w, poruszał się na Death Eggu i teraz jak się porusza w właśnie w Wind Fortress, może powiedzmy Wing. To przez Zelda, okej? Okay? Dużo się nagrałem w Zelda i teraz, nie wiem, jakoś połączyłem Link i Wind. Hello? Musimy przypominać, jak się lata. Serio? Nie, dlaczego to nie przerywa? Dlaczego nie mogę tego naprawić? Mojego... Dlaczego mojego błędu nie mogę naprawić? Nie cierpię mojego życia. To jest nie fair. To jest tak bardzo nie fair. Już zaczynam mówić tak, że nikt mnie nie rozumie praktycznie. Ale to i tak jest tak bardzo nie fair. To jest bardziej nie fair niż wygrania w Totka. Okej. Ups. No w każdym bądź razie no lamię, no przyznam lamię i nie jest to ciekawe, też przyznam i przydałoby się nie lamić, ale no jako już ja jestem lamą, to lamię, no cóż. No co poradzić? No co, głupiego z głupstwa uleczysz? Nie, no właśnie. Ło! To jest... Jesteś epicki. Jeżeli ktokolwiek ciebie obrazi, to ja mu zaraz, nie wiem, taką... karę zrobię. Oh, fuck. Ups. Upsi. Nie w takim momencie, serio. Are you telling me, że mój kontroler się rozładowuje w takim zonie? Ale przynajmniej zrobiliśmy Red Star Ring. Czy jeszcze nic nie dają te Red Star Ringi? Tylko że jest Sonic Generations, owszem. Mówiło mi. Ja się nie posłuchałem. Dobra, chcę co... żeby to było epickie. I my... i polecieli. I zakończyli akt. Więc teraz będzie... ekran, nie wygaszaj się. Muszę widzieć, że trwa odcinek 19 minut. Spoko, to chyba... Play the next act! Jezu. Jakbym nie zdążył, to byłby bardzo zły. I znowu epicka muzyka. Tak, też się dam w Super Sonika przemienić. Nie wiem czemu, ale ja bym nie polecał tutaj. Bo Super Sonic wam nic nie daje w tym poziomie. Ewentualnie nieśmiertelność, ale nie ma szans, żebyście pokonali tak szybko Metal Sonika.
Metal. To jest epickie, jak tak Sony zaczyna biegnąć. Ale nigdzie nie idzie praktycznie. To jest ludzie ćwiczenia. Ło, ile hitów mu zadałem. Ale nie pamiętam, ile go trzeba razy uderzyć. No to jest... To jest dosyć tutaj... No sprawia mi problem, przyznam. Ale no przyznam, no sprawia mi problem, ale... No co nie wiem, czy aż tak bardzo. Ło! Ja mu na sobie, że mi killstreak daje, no i ja nie mogę. Znaczy nie killstreak, tylko... Nie wiem, hitstreak. Mogę coś tak nazwać. Ja wiedziałem, nie wiem, czy to jest błąd. W dźwiękach, czy na serio mu zadaję... O kurde. Metal? Spokojnie. O. Mam przesranę. No. I metal jest. Ja, już! Tak szybko był. Tak szybko go pokonałem. 2 minuty, jak go ostatnio 10 minut pokonywałem. A, to jeszcze nie koniec. O. I przepraszam, co to miało dać? Żeby tak, nie wiem, po niego wejdę czy co? A nie, ja to mam chyba tylko unikać po to, żeby mnie nie zginąć i tyle. Bo nie ma... Chociaż... Wiesz, mogę w nie... mogę przecież w niego zaraszować. Za Sonic raszować. Haha, i wienowo na mnie. Ło. I tyle? Mamy to, Sonic stracił kontroler. Pokonaliśmy go, serio? Ale beka. Ej, beka stypa. Ale jej! Wing Fortress upada. Nie, to Sky Fortress ma. Kurde, już nie wiem, pomyliło mi się, kurde. Nie, ale chyba Wing Fortress to jest. Czy chyba dobrze mówiłem? Już sam nie wiem. Bidów, ale nie będziemy następnego aktu, bo jak mówiłem, muszę nagrać jeszcze te... Muszę jeszcze znaleźć ten i no. Więc tak, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało i teraz zobaczcie następne... O, cutscene'ka jeszcze. Więc jeszcze się z wami nie żegnam, więc Eggman ucieka sobie. Ogonimy. Co jest dziwne, bo nie kliknąłem guziku The Next Act. No ale jak widzicie, Metal Sonic też jest popsuty trochę. I musi uciekać razem z Eggmanem. A my? Za nim. Ostatnia kapsuła została. Oj, nie wiecie, w co się wpakowaliście właśnie. Ale dziwne jest tutaj muzyka. I tak, to jest Death Egg Mark II. Czyli dosłownie jak w Sonicu dwójce. Halo? Is anyone there?
i Stevie Wonder. Skyfall też Zombos, okej. I... Death Eggers. Mark II Zone. Więc tak, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie, cześć! Pa, pa!